Krzysiek Wylicki to jest z kolei postać, która wniosła takiego alpinizmu bardzo twardego w góry wysokie. Mam tutaj na myśli m.in. jego szybkie wejście na w ciągu jednej doby jako pierwszy człowiek na 8000. On wszedł na Broad Peaka. Wspinał się też w bardzo dobrym stylu na innych górach. Ja przypomnę, że Lhotse zdobył zimą samotnie, czy przeszedł wschodnią ścianę do Legii, też w stylu non-stop i solo, więc jest tutaj wielki format alpinizmu. Dla naszego środowiska w tej chwili jest w pewnym sensie nestorem. Na jego barkach spoczywa ta era tak zwanego złotego himalaizmu polskiego, który już dobiegł końca, bo w tej chwili nie wyjeżdża tak dużo wypraw z Polski w góry wysokie i nie ma takich osiągnięć, jak były w latach 80. Platynowa z domieszką białego złota skrzynia. Z tego samego materiału kurtkę przynieść. Z tego samego materiału jest służba. Krzysztof Wielicki jest dla mnie z jednej strony takim nauczycielem, mentorem, choć między nami jest tylko jeden rok różnicy. W Krzyśku jest to, co wszyscy chcieliby widzieć u siebie. To znaczy jest to z jednej strony człowiek niezwykle zdeterminowany do osiągnięcia celu, a z drugiej strony jest taki bardzo swobodny, w ogóle nie stwarza żadnych barier. Przecież to wystarczy z nim zobaczyć, jak on się zachowuje. To nie jest osoba zrobiona z brązu czy jakiegoś innego tworzywa. To jest po prostu taki normalny człowiek, zrobiony z człowieczeństwa tak naprawdę. Na wyprawach zawsze z nim było fajnie po prostu, a to się strasznie liczy w życiu, szczególnie w tym górskim życiu, żeby po prostu na wyprawach było fajnie. Więc ja oczywiście będę bił brawo na beneficie Krzysztofa i będę mu życzył następnych 70 lat życia. Krzysiu, chciałem pokazać parę zdjęć wspólnych. A nie są kompromitujące? Sądzę, że nie wybrałem tych wszystkich zdjęć, które wspólnie żeśmy robili. Postaram się coś powiedzieć na tym jego beneficie, też wspominając nasze lata, poczynając od naszej pierwszej wyprawy w 83 roku i ciągle ta nasza przyjaźń od tamtych czasów. Towarzyszyłem mu również w tych jego dniach chwały, czy to było Oviedo w Asturii, czy to był Lądek w zeszłym roku, jak odbierał Złotego Czekana, za całokształt swojej działalności w górach. To jest takie specyficzne życzenie, żebyśmy pojechali w przyszłym roku znowuż w Dolinę Hunzy, w północne Karakorum, na jakąś kolejną wyprawę eksploracyjną. Dużo było mówione o wyprawie na Broad Peak, gdzie to też był dla mnie pierwszy szczyt ośmiotysięczny. Myśmy z Krzysztofem byli na wielu ważnych wyprawach, ważnych dla nas, dla mnie i dla niego na pewno, bo to były takie przedsięwzięcia jak zimowa na Ewereście, zimowa na K2, czy wspólnie odbyta wyprawa w Hindukusz na Szachaura w 1977 roku. Także nie tylko, że związani jesteśmy od początku, bo zaczynaliśmy dokładnie w tym samym roku, więc obaj obchodzimy 50 właśnie w tym roku. Więc jako ten jego długoletni kolega mogę powiedzieć, że trudno byłoby mi się doszukać w mojej pamięci alpinistycznej lepszego partnera niż on. Powiem ci, że filmowanie ciebie było bardzo trudne. Za szybko chodzisz po prostu po górę. No trochę tak, ale wtedy wiesz, w tamtych czasach to było tak, jak ktoś chciał tam filmować, albo robić zdjęcie, robili tam spieprzeć z tym aparatem, nie ma czasu, trzeba się wspinać, widoki na widokówkach se kupić. Krzysiek jest niesamowitą osobowością jako człowiek. Dla mnie jest to jedna z najważniejszych osób, która mnie zainspirowała, która sprawiła, że znalazłam swoją ścieżkę w górach, również w tych górach wysokich. No i uwielbiam w ogóle spotkania z Krzyśkiem, niezależnie od tego, czy są to spotkania festiwalowe, czy są to u niego w domu. Uwielbiam przyjeżdżać do Krzyśka, do domu, kiedy sobie możemy porozmawiać przy winku, kiedy Krzysiek robi, ostatnio zrobił fantastyczne pesto, naprawdę doskonale gotuje. No i właśnie w takich chwilach te mądrości życiowe Krzyśka. Mam tutaj na myśli wypowiedziane spontaniczne słowa, które naprawdę są, widać, że wynikają z takiego doświadczenia życiowego, z pewnej takiej mądrości życiowej, którą trzeba nabyć, no nie chcę wypominać wieku Krzyśkowi, ale po prostu trzeba swoje w życiu czy w górach przejść.
Jest to jedna z takich osób w środowisku górskim, które są powszechnie szanowane i które wzbudzają no, chyba tylko pozytywne emocje i osądy. No, życzę Krzyśkowi, żeby nadal miał jeszcze dużo zdrowia, dużo sił i żeby miał jak najwięcej czasu na spotkania z fanami. Ty przygotowujesz te przetwory na zimę, w każdym swoim jest papryka, a z tego co wiem, u ciebie w rodzinie nikt nie lubi papryki? No, ale ja lubię i lubię rozdawać paprykę, także jak ktoś przyjeżdża... Ale dużo naszych przyjaciół lubi paprykę, także tak. Ja zawsze dostanę od niego paprykę. Krzysztof, my opinion is one of the biggest climbers in the world, but also his harmony, his perception for the life, he's the master, he's a crack. But not only as a climber, also as a person, and for me this is important also. A ja zdradzę Państwu, że mimo że zweryfikowaliśmy pewne rzeczy, to Krzysiek podczas prelekcji dalej opowiada to nieprawdziwą wersję. No o Krzysztofie mogę powiedzieć same najlepsze rzeczy. No byłem z nim na swoich dwóch wyprawach zimowych i jeszcze kilku letnich, więc no kupę fantastycznych wspomnień. No niesamowity gość, bo jednak i od strony wspinaczkowej, i organizacyjnej, i takiego zachowania wobec publiczności, jak dla mnie jest takim przykładem niesamowitego, można powiedzieć, showmana, który fantastycznie znajduje się no, z każdą publicznością. Karol Walka, nie ma Andrzeja, nie ma Marka Kieliskiego, nie ma Bogdana Nowaczyka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo to oni tworzyli, gdyby nie oni, to by mnie by nie było. To jest jeden z tych partnerów, którego myślę, że każdy wspinacz w Himalajach, czy nawet w Alpach, w Tatrach, chciałby mieć obok siebie. Kiedyś mnie pytano, jaki jest taki idealny wzór na partnera górskiego. I ja wtedy po jakimś zastanowieniu powiedziałem, no taki, z którym się dobrze milczy na wspólny temat. Z Krzysztofem można i dobrze porozmawiać, i dobrze pomilczeć. Taki jest Krzysztof. Pomocy nie było, nad wklęsłem łyska dźwięki, które mówią. Oni coś tam wymyślili w takim haśle 70-50-40. 70 to niestety mój wiek, 50 stety to jest lat wspinania i 40 lat Everestu. Ktoś połączył te cyfry, liczby, no i tak wyszło, bo ja wiem, benefis, ja tak do końca nie wiem, co to jest, no. Bo benefis to mi się kojarzy z końcem pewnym. A ja jeszcze tak nie czuję się, jakbym miał kończyć karierę swoją. No ale lata swoje mam, 50 lat wspinania to też jest ważna rzecz. Nie wszystkim się udało przez 50 lat wspinać i dożyć, bo największym moim sukcesem jest to, że żyję. 50 lat wspinać się, wie pan, statystyka jest brutalna. To 9 lat w górach wysokich, ileś tysięcy szans więcej, żeby coś się stało. Nie? Ale fajnie, ja na benefis patrzę jak na sytuację, w której mam nadzieję spotkać moich przyjaciół. I to jest dla mnie ważne. Thank you.